Christoph found me through Agnieszka Holland, who's a very good friend of his, who I had worked with on Europa Europa. And then he auditioned me for Double Life of Veronique. During the audition, he asked me to do a sexy gesture. And what I did is that I put my finger in my ear and I did like that because at the time I was like about 18, 19 years old. I hated when directors had this kind of thing with actresses wanting to be sexy and stuff. I thought it was totally sexist and I was such a feminist. I was like, you know, forget it. I'm just going to do something nasty. And so he didn't hire me for Double Life of Veronique. I knew his work quite well. I had seen the Decalogue and I had seen Camera Buff, which I loved, and also Blind Chance. So I was a big fan of his work. And I was lucky that he came back to me with a white, you know. Myśmy się spotkali tylko i aż dwa razy dla mnie. Aż z kolei dla mnie, ponieważ to były dwa niezwykle ważne filmy w mojej filmografii. Dekalog, dlatego że to był pierwszy taki moment, w którym Krzysztof zaprosił mnie do dzieła, jak się po chwili okazało, niezwykle ważnego i w jego twórczości, ale i dla nas wszystkich. Wiem, że skutkowało to udział mój w Dekalogu tym, że potem Krzysztof zaufał mi jeszcze bardziej i powierzył mi rolę Karola w trzech kolorach, w kolorze białym. When he started the trilogy, he called me and he asked me if I wanted to do one of the parts in blue. I didn't connect to blue at all. It wasn't a movie I understood. It didn't talk to me at all. And it's funny, when I read White, I loved it. I just love the screenplay. He didn't audition me or anything. He just said, you know, why don't you do this part? She's kind of a bitch. But it's very funny. And then, you know, I thought that was a good way to work with him. O ile pamiętam, myśmy się umówili na ten film, że tak powiem, in blanco, dlatego że Krzysztof gdzieś tam pośród już swoich wielkich zajętości znalazł czas na bodajże telefon albo może i na króciutkie spotkanie, w którym powiadomił mnie, że ma dla mnie taką oto propozycję, że to będzie duże przedsięwzięcie na skalę europejską, co najmniej, jak się potem okazało, światową, że to będzie trylogia i mniej więcej wymienił mi aktorów, z którymi będę grał, to lekko mnie przytkało, nie powiem, że nie. Ale nie było jeszcze wtedy materiału, w związku, ale ponieważ już znałem Krzysztofa i mieliśmy do siebie, myślę, obopólne, jak sądzę, zaufanie, to cokolwiek by to było, ja te propozycje oczywiście bym przecież przyjął. Na pewno się nie rozczarowałem, przeczytawszy scenariusz. Rola była bardzo ciekawa, bo było w niej wszystko, co może aktora i człowieka, bo myślę, że to też tego nie ma co oddzielać, może zainteresować. Jest i dramat, jest jakaś zmiana, jest przemiana, jest konwersja, są przeróżne suspensy i tak dalej, i tak dalej. Jest piękna historia, w tle której jest uczucie i miłość, bez której w kinie naprawdę trudno sobie radzić. Także wszystkie te czynniki sprawiły, że bez najmniejszego wahania tę rolę przyjąłem. It's a very story-driven film, White. This Polish man comes to France and he becomes incapable of having sex anymore because somehow who he is taken away from him. And it was a full script. There's dialogue and things happening and it was kind of slapstick at times. Ruski, kurwa, nie bij go, żeś fall in the ice and be in a suitcase. I mean, all those crazy ideas, I thought that was so much fun, especially coming from Krzysztof. Myślę, że mało ludzi uwierzyłoby w to, że myśmy się przed realizacją Białego spotkali chyba raz tak naprawdę w sprawie tego filmu. W dodatku było to bodajże na dzień lub na dwa dni przed rozpoczęciem zdjęć. Pierwszy raz spotkaliśmy się wtedy, kiedy, pamiętam, wręczał mi scenariusz Krzysztof, ale wtedy nie bardzo było o czym rozmawiać, bo ja nie znałem jeszcze tego materiału. Z grubsza mi tylko bardzo krótko streścił, w czym rzecz. I właśnie to mi się też szalenie u niego podobało, że nie było zbędnych rozmów, nie było wałkowania tekstu, nie było godzin spędzonych na analizie, na szukaniu tysiąca wariantów zagrania roli, rozwiązań scen. Był naprawdę konkret i było zaufanie. Myślę, że byliśmy już, mimo że tylko jeden film zrobiliśmy, na takim etapie, w którym myślę, że Krzysztof mi zaufał, że ja wiedziałem, jakim językiem Krzysztof się posługuje, jak pracuje i czego mniej więcej oczekuje.
He didn't want to over psychologically analyze characters. And also he was building characters with, which I think is very smart, little gestures and things. C'est tout. I always remember that he would not allow me to say goodbye like this, but he says, say goodbye like this. You know, little details like that. Tomini! He was obsessed with details because he said what defines people is their physical language and not what you're thinking of, because sometimes a real person doesn't know who they are. They don't have the view of themselves in a way. And so you have to create the character from little details and stuff on the outside, because the inside, you don't even know if the character understands who they are. Krzysztof powiedział mi tyle tylko, cokolwiek by to znaczyło, żebym pamiętał o, na przykład o filmach Charlie Chaplina, o jego rodzaju poczucia humoru. Broń Boże, nie chodziło o to, żeby grać tak jak Chaplin, bo to wiemy, że nie jest możliwe, żeby jakąkolwiek kopię stwarzać, tylko żeby pamiętać o tym języku, o aurze pewnej, która w tych filmach jest. O tym, że to mimo wszystko, mimo dość dramatycznego jakby przebiegu historii w białym, to jest jednak komedia w jakiś sposób. A cała reszta to było dogadywanie się już na planie, rozwiązywanie poszczególnych scen, w jaki sposób to zrobić, jak do tego podejść. Nie było żadnej improwizacji. Ja nie lubię, prawdę powiedziawszy, w ten sposób pracować. Parokrotnie oczywiście zdarzyło mi się to i to też ma oczywiście swoją dobrą stronę. Natomiast u Krzysztofa tak nie było. Myśmy zmieniali, owszem, śladowo dialogi i to czasem nawet na planie jeszcze lub tuż przed. Ale z kolei, jeśli już umówiliśmy się na jakąś zmianę, to już trzymaliśmy się tego absolutnie i purystycznie, dokładnie tak, jak to ustaliliśmy. He loved to control everything. I mean, I didn't mind it at all. And it's interesting because you would think certain actors want to control things and stuff. I actually, when a director really knows what he wants to do, it's very relaxing to let them just control you, because then it's perfect. You just have to do exactly what they want. And that's pretty much, that's quite easy in a way. I remember doing a love scene. We finally have sex eventually. And he was sitting right under the camera, smoking 5 packs a day, making his films like always in this beautiful kind of like haze because of the smoking, of his smoking basically. And he was like a foot and a half away from us, giving us direction while we were doing the scene. He would like be on his watch and be like, you know, after 20 seconds, you start moaning louder. So he would be like this. Like this, and I'd be like, ah, like this, and then he would be, after 10 seconds, you have to like do even louder. And then at one moment, you know, he would give us like a special sign, and it, that would be like, I would have to scream like a crazy person. Julia zresztą była bardzo otwartą osobą, mimo że to zadanie, które miała do zagrania, nie było wcale takie łatwe. Kilka scen rzeczywiście było takich, które wymagały niezwykle dużej koncentracji, otwartości i tak dalej, ale bardzo zawodowośmy oboje do tego podchodzili i myślę, że... Je voulais que tu viennes. Je voulais être sûr. Je ne voulais plus avoir à te le demander. Ja w białym mówię po francusku niedużo, ale jednak mówię. Miałem fantastyczną panią nauczycielkę, coacha, która bardzo mnie, że tak powiem, uczulała na różne niuanse językowe. Natomiast, no, oczywiście porozumiewaliśmy się przede wszystkim przez tłumacza, tak jak zresztą i Krzysztof, który przecież świetnie mówił po angielsku. I głównie jakby przez Krzysztofa tak naprawdę, bo przecież w ramach scen przede wszystkim musieliśmy się dogadywać. Julie jest osobą, która przynajmniej była wtedy, kiedy pracowaliśmy, która też ceniła sobie, tak jak ja zresztą, pewien rodzaj takiej odrębności i pewnego wyizolowania na planie. Zatem myśmy się tak między ujęciami z Julką niespecjalnie tam komunikowali, ale moja znajomość wątła, bo wątła francuskiego i jako taka angielskiego powodowała, że mogliśmy się spokojnie porozumiewać nie tylko na tematy zawodowe.
takie role też, które wymagają od czasu do czasu nabycia pewnych umiejętności. Mianowicie przecież grałem fryzjera i to nie byle fryzjera, ale jakiegoś mistrza wielu konkursów międzynarodowych. W związku z tym rzeczywiście przez parę ładnych tygodni odbywałem praktykę u fantastycznego zresztą fryzjera przedwojennego jeszcze, Praskiego, tutaj w Warszawie, który nauczył mnie nie strzyżenia oczywiście, bo tego się nie da nauczyć w tak krótkim czasie. I nie ma powodu, żebym ja był fryzjerem po tym filmie, na razie przynajmniej. Ale nauczył mnie pewnych myków, pewnych grepsów, pewnych takich trików, powiedziałbym, które sprawiają, że człowiek jest wiarygodny. Pogram trochę, zarobię na jakiś paszport, kupię pod polskim kościołem. Wtedy spróbuję. To są łobuzy. I tak tych czynności stricte fryzjerskich nie ma dużo w tym filmie. Jest właśnie jedna scena, kiedy ja tam Janusza Gajosa, grającego Mikołaja, w metrze paryskim gdzieś tam strzygę w minimalny sposób. Niemniej rzeczywiście musiałem w tych jego włosach pogmerać i co nieco mu tam uszkodzić je. No i teraz polegało to na tym, żeby nie zepsuć mu jednak fryzury, bo musiał zagrać jeszcze cały film, a jednocześnie, żeby to było wiarygodne. Scenariusz oryginalny różnił się i to dość poważnie od tej wersji, którą możemy obejrzeć na ekranie. To dotyczy zwłaszcza zakończenia, ale też i przebiegu akcji i pewnych motywacji, które kierują zwłaszcza głównym bohaterem granym przeze mnie. Ta zmiana zakończenia wynikała z tego, że Krzysztof w ostatniej chwili w montażu już zmienił motywację działania głównego bohatera. Mogę tylko powiedzieć, że samo zakończenie, czyli już ostatnia scena, zwłaszcza ujęcie Julie Delpy w oknie więzienia, zostało przekręcane rzeczywiście. I was supposed to be punished, period. Go to jail and forget about this character. But Christophe felt very hopeful that love in the end conquers all. And that deep inside, even though she was really mean and angry, Dominic loved her husband. And so he wanted to bring an optimistic ending. To, że nasza bohaterka, żona Karola, trafia do więzienia, w oryginalnej wersji było dziełem przypadku. Natomiast my tu mamy do czynienia z pełną premedytacją. Myślę, że zresztą to jest lepsza decyzja, bo to czyni też ten film jeszcze bardziej przewrotnym, myślę, i motywacje, które kierują naszym bohaterem, są troszkę innego rodzaju i bardziej złożone. I pewien rodzaj rewanżu, czyli tej równowagi, a przecież wiemy, że biały jest jakby odniesieniem z trzech kolorów flagi francuskiej, odniesieniem do równości, tak jak niebieski do wolności, a czerwony do braterstwa, to ta równowaga czy równość w tym względzie, myślę, że bardziej, że tak powiem, jest wyeksponowana. She's telling him, I remember, you know, she's telling him, you know, when I'm out, we fly away together. We fly back to France and we're back together. So he had hope in love. Miłość jest kanwą też właśnie tej opowieści. Jest spoiwem tej opowieści. I choć jest to bez wątpienia trudna miłość w wydaniu dwojga naszych bohaterów, to jest to jednak miłość. Mało tego, jest to miłość z happy endem, jakkolwiek bardzo przewrotnym, ale tak. Trudno byłoby mi powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej mnie jakby w Krzysztofie poruszyło, czy ja najbardziej pamiętam. Generalnie to było spotkanie z kimś wyjątkowym, rzeczywiście. Z kimś, kto... A nie zawsze tak się dzieje, ma bardzo wiele do powiedzenia. Kto w związku z tym niewiele mówi, ale jest bardzo lapidarny, a jednocześnie komunikatywny. Komu należy zaufać i kto wymaga od siebie tak dużo, że od siebie samego
ja też muszę wymagać więcej niż zazwyczaj. A jednocześnie nie oznaczało to takiego marginesu swobody i pewnego poczucia humoru, które specyficznego, które Krzysztof miał. Posądza się go o to, że był trochę może gburowaty nawet, albo strasznie serio i poważny. Tak nie było, ale trzeba było po dłuższym czasie ten kod, którym on się posługiwał, wyczaić, zrozumieć i ewentualnie próbować nadawać jego językiem. He had decided after Blue White Red to stop making movies. He had decided to just teach and make seminars for writers and everything. So I spent a lot of time with him talking about writing and directing, you know, basically, and how he was inspired mostly by events from his life or people he had observed around him and not by other people's films and stuff. So it was really great to talk to him about like his way of working. He was so supportive of me becoming a director and a writer. I don't think many directors I worked with before were supportive at the time when I was like 20 and stuff, 21. He was great. He was a great guy. He brought me to seminars for, you know, script writing. He helped me out on ideas and stuff. He was really a wonderful guy. For me, especially his Polish films have captured something on human nature, which are very subtle. He's put people feeling emotions under a microscope and really touch something there. To, że w tych jego filmach jest właśnie tyle tajemnicy wszelakiej na różnych poziomach podanej, możliwość interpretacji naprawdę rozliczna i historii, i przesłania, i tak dalej, to jest wynik właśnie tego, że Krzysztof zostawiał też widzowi i sobie, jak sądzę, duży margines swobody w tym, żeby tych historii nie domykać, nie zamykać, nie nazywać do końca, nie stawiać kropek. I to jest ich siła, myślę.